Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Fallout 3. Ja tylko przypomnę, słuchajcie, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, zostaw suba. Wpadnij linki w opisie, my kontynuujemy sobie naszą historię. Jesteśmy Właśnie, gdzie jesteśmy? Już wam pokazuję, gdzie jesteśmy. Sam nie wiem, w dużym mieście. Tak się nazywa lokalizacja. Nie wiem, o co tu chodzi, ale wiesz, że tu chłop nas zaczeka, zaczepia i tego. Jestem królem Puskowic, co za różnica, wpuścić mnie czy nie? Chcę się trochę rozejrzeć. Nie wiem, myślę, że zapruszę trochę ognia i pozabijam ludzi. Wszystkim nowym gościom tak dokuczasz. But you can never be too careful. Be warned, it's not safe here. Super mutants attacked recently and carried off some of our friends. O, czyli już wiem, co Come będę here, robił just tutaj. don't cause any trouble, okay? No to się obejrzałem sobie poprzedni odcinek. Straszna cringe'uwa, ty. Ale to tak zawsze jest. Jak próbujesz pogadać na coś, próbujesz powiedzieć coś mądrego albo pogadać na jakiś inny temat, niżeli o jakimś gównie, to jest cringe'uwa straszna. To jest, wiecie, jak zgadanie z ziomkami o miętoseniu bakłażana. Spoko, nie? Gadanie z rodzicami o takich rzeczach. Straszna cringe'uwa, nie? No tak to już jest. O tym gadać się czuł jak taki kurwa rodzic. Też cringe'uwa. Straszna cringe'uwa, ty. Tak z dzieckiem musisz mu powiedzieć, nie? Znaczy nie musisz. Znaczy. No nie wiem w sumie, czy musisz. Znaczy. No nie musisz w sensie. Zgaduję, że i tak się pewnie dowiesz. No, w różnych rzeczach, po prostu od kogoś, od swoich ziomków. Chcę nowej przemowy na otwarcie, który zostaje uznany za króla. Zaakceptowaliście śmierć? W takim razie łatwo będzie was wymordować. U to mało zabawne, wolę widzieć twoje ofiary. Why don't you leave and let me watch out for people less discriminating than yourself? Żartowałem. Zaczynają się tutaj nowi osadnicy. Sometimes you'll see small, tired dots on the horizon instead of angry, anxious ones. Those are settlers who come here from lamplight. Poor fools. Czego Two wypatrujesz? very angry types of movements. Slow, lumbering, powerful movements, and jerky, erratic, excitable movements. Coming for the kill. Czyli wszystkich rodzajów movement. Czy w mieście są jacyś handlarze, a lekarze? There's nothing here but the stench of death and the threat of attack looming over every sunset. A więc jesteś w ciągłym stanie zagrożenia. There was a super mutant attack recently, and where there's one big ugly, there are 10 more just waiting to grab you by the throat. Then the slavers will come and pick off what's left of your carcass and drag any survivors to Paradise Falls. No to kijowa sytuacja. Skąd pochodzą supermutanci? Up toward Germantown near the police station. They always come from that direction. To jakaś taka, widzę, misja na pełny odcinek. Paradise Falls? Gdzie to? Nearby, slavers move quick and come from all directions. Someone else might know where they nest. Może gdzieś sprzedać moje There isn't znaleziska. anything here that hasn't been destroyed or dragged away. You're better off scavenging the dead out in the wasteland. Dobra. Ja coś nie widzę misji. Halo, misja? A, mam. Zapytaj mieszkańców dużego miasta. A mamy tutaj one, bo to też jest misja. I to są te mrówki. Tylko czemu ja nie mam tego zaznaczone na mapie? To mnie wyjątkowo denerwuje, ale to też jest misja do zrobienia. Nie wiem, czy chce mi się w sumie robić te mrówki. Chyba mi się nie chce ogólnie. Ale podejrzliwa i gorzka. Hi there, I'm Bittercup. Troszkę to najgłupsze imię, jakie mo. Nie no, miło się poznać. Finally, someone who doesn't judge me. You know, the people here are just so quick to assume that they know everything about you. I mean, like, just because I'm different doesn't mean that I'm some sort of freak, you know? It's like, hello, this Nie world wiem, czy sucks. wygląda inaczej, No ale. one gets that. They're all like, blah, 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 blah. What's wrong with that Tak, girl? ostatnio też właściwie się zastanawiałem nad tym. To jest kolejny temat do listy rzeczy, które muszę dzisiaj powiedzieć. Zapisuję. Bo o których chciałbym powiedzieć. To dość dziwnie, żeby się teraz tym martwić. That's what they always say.
Blah, blah, Bittercup, you need to pay attention when you're on patrol. Like what, I'm supposed to stop slavers? I mean, that's Flash's job, not mine. Besides, it doesn't matter. They're going to get us sooner or later. Back in Lamplight, they always say that Big Town was a safe place. That there's nothing to worry about when you leave. No, to jest dobre, co teraz powiem, mówię wam. To jest killer, killer, killer. To jest o tych supermutantach. Tylko później. I watched someone die once. So I'm an expert on death. And so are many of my friends now. Zastanawiało, co tam było napisane? Czy mnie zastanawiało, jak to jest podciąć sobie żyły i umierać? No w sumie to tak. My się dogadamy z Gorzką. Już dwa tematy, no, już kolejny temat tutaj jest zapisywany, o którym muszę powiedzieć. I rozwinąć troszeczkę o tym, co powiedziałem. Hej, ziemia do ponurej dziewczyny. Wierzcie, mutarci porwali ludzi tej wioski? They took them to Germantown. Probably to that old police station. Why? You got a death wish? Sometimes I want to die. But I'd rather do it poetically. Like slit my wrist under a full moon surrounded by candles. In my pretty dress. Okej. Okay. Pozdrawiam wszystkich ludzi z depresją. Trzymajcie się tam. Trzymajcie się wszyscy. Niech rzuci kamieniem pierwszy, kto raz nie chciał sobie podciąć żył w świetle księżyca. Poetycko. Come on. Twoi przyjaciele nie żyją. Może nie. Przemyślę to. Poczekaj. Uratuję twoich przyjaciół, ale nie za darmo. Nie spójrz się, uratuję ich. Really? I mean, they aren't really my friends. I don't have any friends. I don't need any. But it would be nice to have them around again. Nie, no to... Że to chyba Czesława jest. Tak to miejsce wygląda jak miasto duchów. I wish it were. When I'm gone, I'll be sure to haunt this place. Niech każdy sak. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto ma przyjaciół. A, czy wierzcie supermutanci? There's a police station up there to the northeast or something. Bury our friends' corpses if you find them. I've got enough ghosts haunting me. Gorzka, muszę ci coś powiedzieć. What is it? Not that I care what you think. Nie wyglądasz na zainteresowaną tym, co się tu dzieje. I don't know. What does it matter anyway? We're all going to be mutant chow eventually. And what do you know? You wastelanders in your dirty clothes and roughed up faces. You look like a serial killer. Ty. You're not, seeing anyone right now, are you? Ale zawsze jak sobie ściągnę okulary, to faktycznie zawsze mówiłem, że wyglądam jak... Że teraz wyglądam jak kret. Jak kret wyglądam, jeszcze dzisiaj mało spałem, pa. Gościu, taki kret, że chuj. Ale jak się przestanę śmiać... No to trochę wyglądam jak seryjny zabójca. Czy tak mówiłem, że przez to, że mam okulary, to jestem taki bardziej dla ludzi, a bez okularów wyglądam jakbym... Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że... Mogę wyglądać, jakbym chciał ci zapierdolić telefon, nie? Może tak nie jest, ale to personalne odczucia. Nawet nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, co jest nie tak z tym pytaniem. Poczekaj, co takiego lecisz, no, że... Nie jestem w żadnym związku, a ty? Dobra, będziemy mi dziołchę? Tak o? No dobra. I może wreszcie się uda. Ty, no właśnie, w tej grze w ogóle nie ma ani jednego takiego wątku miłosnego w sumie. No nie? No nie ma. To wie, to może ten teraz będzie. Kimba. To sobie pogadamy z Kimbą. No dobra, chodźmy. To jest tatko. Kimba. Not that there's much of a town left,
Those super mutants keep kidnapping people. Czy wiesz, gdzie super mutanci porwali twoich przyjaciół? In a police station or something. Thanks for rescuing our friends. A, nie ma sprawy, nic nie uratowałem. Czy w mieście są jacyś handlarze, lekarze? No. Red used to run a medical clinic. Dobra, dobra. Skąd się tu wzięliście? Oh, Little Lamplight is where most of us came from. Red and Pappy and Flash and Bittercup. We used to play together when we were kids. Ooh. Then we got old and we had to leave. Those were the rules. So we packed up and headed home, okay. Like we were supposed to. Tam był ten grzyb, który miałem zrobić, ja zapomniałem o tym. We never have fun anymore. And most of us are dead. Okay. I'm so tired of being frightened all the time. Ty, ogólnie to ciekawe, jakbyś się jakby świat wyglądał, gdyby rządziło nim dzieci. Wydaje mi się, że możliwe, że nawet lepiej, bo całkiem możliwe, że nie jesteś tak zeznajomionym z takim, jak jesteś dorosły, to wiesz, chcesz więcej albo coś takiego, nie? Jak jesteś dzieckiem, to całkiem możliwe, że świat wyglądałby całkiem nieźle. By się trzymali. A visitor? Who'd want to visit this hellhole? I'll bet you're here to rape and pillage us, aren't you? Aren't you? Not that it matters. We're all super mutant snacks anyway. Most of us came from Little Lamplight. Always heard stories about how great Big Town was, where the grown-ups go. But there's nothing here except death and sand. O, okay. Dobra, no nie ma tu jakichś dodatkowych opcji dialogu. Okej. Okay. Nie ma tu dodatkowych opcji dialogowych, więc wydaje mi się, że idziemy im odzyskać przyjaciół. Może tutaj jeszcze skubniemy coś. O, pompka. A, dlatego mają tak idiotyczne imiona. W sensie, nie żeby nie idiotyczne, ale... No, dziwne, nie? Jakaś bombka. To jest. You don't need a ktowidgen? Co? Jego obrażenia są bardzo dużego. To będzie skomplikowany zabieg. Na pewno chcesz to zrobić? Przeprowadź operację. Choć parę razy mało brakowało, udaje ci się w końcu trzyć rany bombki. Chyba nic mu nie będzie. O! Od szybko ożyłeś. Miałeś 7 ran postrzałowych i złamane obojczyki. Już jest w porządku. Myślę, że to by tak nie działało i że byłby tak zwanym warzywem przez trochę czasu. Zależy mi na tym, żebyś odzyskał świadomość, zanim się zabije. O, wow. Wow. That's... You saved my life. Thanks. You're a good person. Jestem koksem, no. Nie masz nic za darmo. Leczenie sporo kosztuje. Nie, no dobra, no. Po co mi tu siano już jest? W ogóle śmieszne, że zastanawiasz się, jak odpowiedzieć na to chłopowi, który nawet nie istnieje, nie? Czy komputerowej. I też jest taką grafiką, że ciężko sobie wyobrazić. Jako coś realnego, ale... Ja w ogóle słyszałem, że Fallout 4 jest na VR-a. To jest ciekawe. Fallout 4 VR? Fajne. Fajnie by było mieć jeszcze VR. Kosztuje sporo. W sensie... Znaczy, mógłbym kupić, tylko co... Wydaje mi się, że ten... Jest spoko pograć sobie na VR-ze, spróbować VR-a, wiesz. Wszystkie gry i filmy i tak dalej, przecież myślę, że byłoby... Ty, są jakieś filmy, takie filmy, a nie takie filmy, o których ja pomyślałem? Nie wiem, wiem, że fajny jest pop film, Hardcore Henry się nazywa, fajny film. Jest taki mem z właśnie tego filmu. Jak chłop siedzi i tam sam siedzi w autobusie, i chłop drugi przychodzi i tam miotaczem ogniem przez autobus. Jest coś tam, shoot by iPhone, nie?
może znacie. Du. I tym miotaczem ognia. To jest właśnie z tego filmu Hardcore Henry. Znaczy, patrzę, czy jeszcze tu domy nie są otwarte. Ale mieścina przetrwała nawet. Ale widzę, że chyba nie możemy się do tych domków udać. Chyba są tak zwane zabarykadowane domy. To chcemy. Uratuj jeńców z dużego miasta z rąk supermutantów. No dobra, idziemy. Komenda policji. Tego miejsca lubię się trzymać daleko. Ale jak trzeba, to trzeba. Idziemy. Coś miałem o czymś pogadać, ale to też mówiłem w kwestii żartu. To jest dobry temat. Może nie będziemy może mówić o popełnianiu samobójstwa. To nie jest temat na rozrywkową godzinę 16, czy którekolwiek jest. To chyba chodzi o tej rozrywkę. No, że lubię też powiedzieć raz na jakiś czas coś mądrego, ale wychodzi tak cringe'owo, że i tak nikt mnie pewnie nie słucha i nie bierze na poważnie. Natomiast to jest fajne, bo ona właśnie powiedziała, że coś tam, że nie warto jest brać ludzi właśnie z tego, że oni wszystko o mnie wiedzą. I tak się składa, że ona poruszyła bardzo dużo tematów, które, tak jak mówię, ona poruszyła naprawdę bardzo dużo tematów, nad którymi kiedykolwiek się zastanowiłem i to jest jeden z nich, bo to nawet było wczoraj. Przemyślałem, słuchajcie, odnośnie tego, że właśnie za bardzo jako ludzkość zwracamy uwagę to, albo mamy takie dziwne wrażenie, że znamy pewnych ludzi, albo nie, inaczej, w sensie widzisz chłopa bez nogi, co powiesz, spotkaj się z chłopem bez nogi, nie? I to bardzo tak kategoryzujemy od samego początku, że widzimy chłop. Dopiero po czasie okazuje się, że tak nie jest często. Tylko mam wrażenie, że za szybko oceniamy ludzi. Albo coś takiego, nie? W sensie. Albo. Kurde, nie przemyślałem, jak chcę to powiedzieć. Chodzi o to, że właśnie jak ktoś będzie bez nogi, to sobie myślisz, no chłop bez nogi i kategoryzujesz to jako bez nogi, nie? Albo ktoś się ubierze inaczej, powiedzmy, na różowo, to albo lubi ubierać się na różowo, to skategoryzujesz go bardzo szybko jako ubiera się na różowo i dopiero później będziesz szukał takich wewnętrznych rzeczy. To strasznie wydaje mi się słabe, że tak szybko kategoryzujemy ludzi ogólnie. Bo w mojej głowie to brzmiało świetnie, jak to powiedziałem. Może źle ugryzłem to, co chciałem powiedzieć. Skupiając się nie na tym, co chcę powiedzieć, a na rozgrywce. A w dużej większości często okazuje się, że to, co mamy też przykładem, dużym przykładem jest właśnie YouTube, gdzie na przykład teraz była, z mojej perspektywy teraz, może ktoś kojarzy, bardzo popularna rzecz, czyli pa w języku hiszpańskim jest nieme, co się zdążyliśmy dowiedzieć od pana Syrgiusza. I tam później ta Nasu, czy kurwa, nie wiem kto tam jest, powiedziała tak. Że tak się nie mówi. W ogóle też ci wszyscy, kurde, tam mówią, że tam nie wolno tak do kobiety mówić, więc nie szanujesz, że ktoś tam do kobiety mówi. Ta Sukanek tak powiedziała. Swoją drogą, Sukanek to ja znam bardzo dawno, jeśli chodzi o. On chyba subskrybuje, odkąd ona miała 200 widzów, czy coś takiego, w sensie. Robiła taki meetup. Bo na 800 widzów, coś takiego, więc Sukanek znam bardzo, bardzo długo. Jeśli chodzi o to, w sensie zanim ktokolwiek ją znał, to już ją znałem, ale nie jakoś później nie oglądałem, nie wiem co ona tak robiła. To nie, po prostu nie mój klimat, jeśli chodzi o rzeczy, natomiast mówię, że o cały format tego, nie wiem do końca co ona robiła nawet, więc ale tak, no.
I ona też właśnie powiedziała o tym, że tak nie powinno się do kobiety mówić. No, do człowieka się tak nie powinno mówić, ale też format jest taki rozrywkowy dość bardzo. I tego, i później właśnie ta Natsuce też mówiła, że to oburzające jest. Później nagrali właśnie z Nitrem odcinek o tym. I właśnie to jest też dużym pokazaniem tego, że po prostu nie można ocenianie ludzi po jakby jednym występie jest głupie. Ale często tak robimy. Ja też, ktoś się, powiedzmy, o mnie źle wypowie. Też później ciężko spojrzeć człowiekowi na niego, nie będąc bardzo sceptycznie nastawionym. Nie będę tego czytać, nie ma takiej możliwości, ale wam mogę przeklikać. I zgaduję, że tak samo jak i Natsu, tak samo i Nitro, są spoko ludźmi, normalnymi. Tak jak z nas jest każdy. Jeżeli będziesz oceniał na przykład mnie po wypowiedzi jednej, no to jasne. Jeżeli obejrzysz jakiś mój cringe'owy vlog sprzed 5 lat i będziesz na tej podstawie oceniał aktualnie mnie, no to tak, to może się okazać, że jednak jestem kretynem, ale jeżeli spojrzysz na całość, to pewnie wydam się taki o, normalny. Co jeszcze mogę powiedzieć? Spaghetti zrobiłem. Nie wiem, czy kogoś to interesuje, ale zrobione zostało spaghetti. Wyszło słabe, bo jest za mało sosu. Sosu jest za mało. O! Czerwona. A, ręcznie? Nie. Pewnie gdzieś tu terminal powinien być, no. A, czyli ręcznie. Niestety jesteśmy debilami w tej grze. Normalnie jestem bardzo inteligentny. Matmy jestem dobry. Ale to słyszałem, kiedyś mama mi powiedziała. Ludzie chorujący na chorobę Downa są bardzo dobrzy z matmy. Osiągnięcie dobry z matmy okazało się nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale okazało się być jakby nie już takim osiągnięciem. Natomiast nie mam nic do osób będących chorzy na Downa, w sensie to musi być strasznie przejebane ogólnie. Być chory na jakąś taką poważną chorobę, na przykład jak, nie wiem, autyzm albo coś. Że autyzm to chyba nie jest aż, w sensie zależy pewnie jakie stadium. Kiedyś czytałem właśnie o, znaczy widziałem wywiad o jakby Lasse, która tam miała kurwa 1000 chorób i do tego jeszcze autyzm. Znaczy to już musi naprawdę być przejebane wtedy, nie? Więc osoby, jeszcze żyjesz kurwa mało giga. Tam chyba średnia jest tam 20 lat, czy coś takiego, nie wiem, tak mi się... No, strzelam teraz, ale wiem, że standardowo jakby... Standardowo żyjesz mniej. Więc to musisz mieć strasznie przejebane. Znałem kiedyś takiego... człowieka. Byłem u niego nawet raz. Tylko się za bardzo nie dogadaliśmy, bo on tak... To tak mówił dziwnie, więc tak się nie dogadaliśmy. Ja się... Głównie to ja mówiłem, o to mi chodzi, tak. No nie chcę, żeby to... Bo znowu ja jak mówię o takich rzeczach, to strasznie cringe'owo to wychodzi. A chodziło o to, że byłem... poznałem i tyle. Nawet nie mogę się oprzeć. Mam zepsute słuchawki. Uhu, naprawa, lecimy już od 3 tygodni, naprawę słuchawki. Och, jump. Nie wiem, po co byłem. Wiem, że na czymś byłem, ale... Po co byłem? Kurde, byłem tam nawet długo, w sensie...
No byłem tam, ale o co chodziło, nie wiem, pewnie, bo też z perspektywy, znaczy nie, no wątpię w sumie, bo on był dużo starszy ode mnie. No bo też z perspektywy ogólnie czasu, bo to jest w ogóle przejebane. Żartowałem! Kurwa mać, dobra, przeczytam to. Dobra. Brawo. Może ja nie klikłem ani razu zapisu, to się musiało coś zepsuć wizowy. Bo pomyśl, ciężko jest się ogarnąć, stary, jak jesteś chory, nie? Mocno na coś. No to nie wiem, to strasznie dziwne, nie? Strasznie kurwa ciężkie, chuj musi to być. Tak, chłopie, wszystko ogarniasz sam, jak jesteś zdrowy w większości, nie? Znaczy, no nie wszystko, ale no powiedzmy. Takie rzeczy jak na przykład partnerkę, no to sam se możesz ogarnąć, nie? Nawet robimy to sami, no bo ciężko jest. Straszna cringe'uwa, nie? Gadać w ogóle o tym na przykład z kimkolwiek z rodziny, powiedzmy z opiekunem. Czy to jest taki, o, czy to jest nie, matka, ojciec, czy jakiś taki po prostu opiekun, to się po prostu dziwnie o tym gada, jak się czujesz, że jest właśnie takie relacje matka-ojciec. Rodzice-syn, o to mi chodzi, albo tam córka. A jak jesteś na przykład chory na wózko albo coś, no to musisz tam pomóc, nie? I to dziwne strasznie. You're rescuing me? Thanks. I thought we were gone for Jebane, nie? sure. Well, I think Ale that's wszyscy. Program rozrywkowy, lecimy! me too. Jest ktoś Everyone jeszcze. else is dead. We're taken away to who knows where. Well, except maybe for Shorty. They dragged him off downstairs to the kitchen a while ago. But no one comes back from the kitchen. Poczekaj I'm tutaj. not waiting around for some super mutant to lock me up again. There's a back door somewhere around here. If you're not back soon, I'm leaving without you. If I'm not here when you come back, meet me at Big Town. Beat Town? A czemu w Beat? Czy ona się zamkła? Taktyczne podejście do sprawy. Żyjesz krótko i w ogóle przejebane. I nie wiem, co chciałem powiedzieć. A co chciałem do tego mądrego jeszcze rzucić? Ja wchodzę we wszystkie możliwe miny na świecie. Myślałem, że ktoś podjechał. Dobra, pogadajmy o czymś milszym. Skupmy się może na rozgrywce. Niestety. Wszystko zepsuło. Mogę pogadać. Czy są jakieś smutne gry? Na pewno są. Life is Strange jest dość smutną grą. Jak Life is Strange jest, to na pewno i też inne są. A, serdecznie moi drodzy, polecam wam serię z Life is Strange. Oraz Life is Strange Before the Storm. Znajdziecie to na tym kanale. Oraz na kanale Czechów się znajdują te serie. Nie robiłem tego tylko na jednym kanale, robiłem to na dwóch kanałach, na tamtym, bo poprzednio stwierdziłem wcześniej sobie, że będę po prostu wszystkie rzeczy robił na jednym kanale i że to jest pochczą pomysł. A później uznałem, że patrząc jakby na teraz to jest świetny i wybitny pomysł na ten moment, żebym wszystko robił na jednym kanale. Miałbym pewnie 3-4-krotnie większe wyświetlenie niż mam aktualnie. Albo nie, nawet pewnie kurwa bym strzelał, że o wiele, wiele więcej razy. No, śmiało bym mógł postawić teorię, że 10 razy. Natomiast ostatecznie uznałem, że nie uwierzycie, ale nie zależy mi na wyświetleniach. I robię na dwóch kanałach z tego względu, że jest to kurczę estetyczniejsze, bo kiedyś tamten kanał chciałbym poświęcić 100% takim prawdziwym vlogom, które mam gdzieś tam w głowie, jak to będzie wyglądać, jaki będzie format i kiedyś naprawdę chciałbym się za to wziąć tak realnie i robić te vlogi. Natomiast kiedy robisz vlogi, no to też by było
Ćmy... Co? I teraz ćmy nie chcą zjeść minerek. Wyłącz syrenę. Chyba miałem wyłączyć, a nie włączyć. No to ten zepsuł wszystko. I mina jeszcze. Ty wyłącz się, panie syrena. Halo? Okej. No, więc uznałem, że jednak wolę robić to na dwóch osobnych kanałach, z tego względu, żeby później, bo później bym, wiecie, żeby też, no nie mógłbym robić gameplay, więc ostatecznie musiałbym i tak otworzyć dwa kanały. No szybciej by się dzięki temu rozwinął, ale ostatecznie musiałbym zamknąć jeden kanał, no i usunąć z tego kanału wszystkie gry, nie? Więc to by było strasznie słabe, wydaje mi się. Dlatego postanowiłem tego nie robić i nagrywać po prostu na tym kanale gry, a na tamtym jakieś różne inne produkcje. Ojojoj, tragiczne miejsce do zatrzymania. Ja mam chyba więcej czasu, jak wejdę w minę na rozbrojenie i ogólnie, więc kiedy będę tylko słyszał dźwięk, to wydaje mi się, że na spokojnie mogę się cofnąć i tą minę jeszcze rozbroić. Zobaczymy. A, no, łatwiutko. Terminal. Ja nie lubię tego robić, nie chcę mi się nigdy tego robić, więc klikam randomowo, jak wyjdzie, to nie. Wiecie, ile mam terminali? A, hasło. No nic, to za późno już. Wiecie, ile mam odblokowanych terminali w całej grze? Jeden chyba. To był ten pierwszy, który robiłem. To się udało. Znaczy udało, no poświęciłem czas, żeby otworzyć ten terminal. Ostatecznie, no nie chce mi się nigdy tych terminali otwierać. Nie wiem, może by się kurde, ile czasu jest na rozbrojenie tego, kilka dużo. Może ostatecznie by się opłacało, bo tam były jakieś cenne informacje i tak dalej, no ale no nic, trudno. Ja też czasem mam, że właśnie, tak jak mówię, Cyberpunku 2077 ani razu, słuchajcie, nie dawałem punktów jakieś tam umiejętności, wszystko na czyściocha totalnie przechodziłem, także czemu tak ciężko, ty? A wiecie, jak było, i chłopie, bo żeby na przykład zabić, nie wiem, czy graliście w Cyberpunka, więc pewnie, jeżeli nie, no to niestety. Ale muszę opowiedzieć to, bo na przykład była taka laska, z którą się biłeś, żeby zrobić tą misję. I chłopie, to się nie dało tego zrobić, nie ma takiej możliwości. Ostatecznie jak kupiłem sobie te ulepszenia, to ją pokonałem. Bo to, ale bez ulepszeń na najwyższym poziomie trudności, nie dając skillsów, nie masz kurwa najmniejszych szans. Nie wiem, czemu wziąłem okaleczoną nogę. Może jako pamiątkę tutaj. Więc no, ja po prostu czasem pomijam jakiś dość istotny fragment rozgrywki. Z jakiegoś powodu jest mi... Stwierdzam, że na pewno się nie przyda, nie posiadając najmniejszej wiedzy na ten temat. Nie zgodzę się, natomiast ta mina nie zada aż tyle obrażeń, żeby się tym jakoś turbo przejąć. Super. Oj. Nie widzę. Kurde, nie zdążyłem. O, otwarł. Ty! Poczekaj. Czy save był otwarty? To jest najważniejsze pytanie, bo jeżeli nie, to właśnie w końcu dowiedziałem się, że save mogę otworzyć po prostu nadupcając w to granatem, ty. Pułapka ze strzelby. Rozbrój. Ja bym właściwie chciał strzelić nawet z tej pułapki. Interesujące, bo pierwszy raz widzę taką pułapkę. Tak mi się wydaje, pewnie widziałem, pewnie natknąłem się na nią dużo razy, ale dostałem wtedy shotgunem i zacząłem panikować i nie wiedziałem, co się dzieje. Istnieje taka szansa. New Cola,
No z New Cole możemy wziąć. Najbardziej te kwantumy to jest, żebym zrobił tą misję z New Cole, chociaż z New Cole Quantum, nie wiem czy pamiętacie. Nie jest to jakieś turbo potrzebne nam, no bo ja mam te, ja mam schemat na tą, na ten granat już, więc to bym zrobił tak czysto fabularnie, czysto pod fabularny fan. Nazwijmy to. Jak się patrzę w jeden punkt, to tak mnie oczy bolą. Wszyscy uratowani zostali, bo ona tam mówiła, że do piwnicy ją, nie? Do piwnicy go wzię, nie, do kuchni. Do kuchni, nie, to chyba. Nie wiem, czy nie wspomniała nic o piwnicy właśnie też. Takie mam jakieś wrażenie. Ale to nie, to chyba źle idę. Kurde, cofnijmy się jeszcze i zbadajmy to. A jak, bo to jest opcjonalne pewnie zadanie. Uratuj Krótkiego, doprowadź Czerwoną bezpiecznie do dużego miasta. No dobra, idziemy jeszcze raz to sprawdzić, co? Tu, tutaj, mam tu wejść? Tu? Dobrze? Tego? Oka. No nie, muszę iść w parter, ale... Parter będzie tu, tak? Okej. Okay. No to się cofamy na sam początek. Zobaczmy, gdzie to... A, widzisz, to gdzieś tutaj jest, tak? Dobrze mówię? No nie. Ale wygląda na to, że nad nami. W taki... A nie. To nie wiem gdzie. No, wydaje mi się, że byłem w każdym możliwym miejscu. Ale może się jednak mylę. Może my tam poszliśmy, a tu nie byliśmy? O, mogliśmy tu nie być faktycznie. Nie, tu byłem. Zobaczymy no. Tutaj może. To wygląda jak miejsce, w którym nie byłem. I w istocie tak musi być, skoro nie pozbierałem takich łakoci. No. Granat odłamkowy, kapsel. Co oni? Po co oni w tych workach? Żeby sobie zjeść? Ale to co oni jedzą normalnie? I chłop to gotuje w tym? Z granatem odłamkowym tego? Ale to nie wiem, czy mnie tu starczy miejsca, chyba nie. Chyba, że ja mam grubasa, a mam grubasa, zajebiście, to sobie poulepszę. W ogóle, słuchajcie, muszę iść na chwilę, zaraz będę. Dobra, bo już od 20 minut mówię, dobra, zaraz skończę odcinek, to pójdę do toalety. Kurwa, a jakby to był jakiś problem dla mnie, że nie wiem, z jakiegoś powodu nie potrafię sobie, że to wy nawet byście nie zauważyli, jakbym kliknął Alt-Tab i kliknął Stop, to patrząc na gameplay, to możliwe, żebyście nawet nie zauważyli, że ja w ogóle wyszedłem. Jakbym o tym jakoś nie powiedział. Więc nie wiem, z czego ja w sumie robię taki problem, jeśli nie potrafię tego Alt-Taba. I zatrzymaj nagrywanie, kliknąć, bo coś mnie blokuje. Coś miałem powiedzieć w trakcie, już zapomniałem co miałem powiedzieć. Nie będę, dobra. To idźmy po prostu, kontynuujmy. Mogę się napić, mogę w sumie kliknąć teraz Alt-Tab, kliknąć, nie wiem, jak się tak... Ja mam chyba za twarde podejście, jeśli chodzi o nagrywanie, wydaje mi się, nie? Że mam takie podejście, nagrywam, siadam, 100% daję z siebie. To powinno być takim chillkiem, tu strzelam, tu tego, tu sobie zatrzymuję, tu ktoś wchodzi, ja zatrzymuję i to było wtedy takie smooth, wiesz co chodzi? A ja się chyba za mocno napinam, robiąc te wszystkie rzeczy. Mimo tego, zobaczcie, kurwa, tyle lat nagrywam, chociaż nieregularnie, więc... Jakby raz na jakiś czas, więc też się spinałem. Słyszałem coś? Ciężko mi powiedzieć, bo ja mam te słuchawki i jedna nie działa w niej, więc... A ta druga, no, tak też ciężko idzie, więc... A wziąłem chyba jeden granat. Ciężko określić, czy działa. Ostatecznie. Zastanawiałem się nad... Stąd przyszedłem. Gdzie ja mam iść? Na parter mam? A nie, tu mam iść. Dobra, dobra, już wszystko ogarnę. Czyli tu. I tędy wychodzę, idę w prawo. Dobra, wszystko jest gites. W ogóle zastanawiałem się nad tym, czy kupić drogą myszkę, czy gigatanią.
Droga myszka jest fajna. Nie. No kurwa, jak już dobrze znalazłem drogę, to krótki nagle nie żyje. Dobra, idziemy stąd. No, więc droga myszka jest fajna, bo pewnie długo wytrzymuje i zawsze jak się zepsuje, to masz iść na gwarancję i nakrzyczeć, że się zepsuła. Zastania myszka ma jeden najważniejszy plus dla mnie. Jak się zepsuje, to sobie kupuję nową. Jakby nie działa? Jakby idę kupić nową. Uwielbiam myszki za 20 zł, naprawdę. Kocham myszki za 20 zł. Miałem ją odeskortować, o ile się nie mylę, chyba jeszcze. Ta. Chyba przyda ci się broń? Nie no, nie przydaje się. Idziesz? Dobra, możemy się tepnąć? Chociaż widzę wroga, więc dziwię, że nie możemy się tepnąć. Zobaczymy. Nie możemy. W pobliżu są wrogowie. Więc myszki za 20 zł koksem są. Ty, on się nie skupia na... No nie, no proszę cię. Nie no, kurwa, nie wytrzymie zaraz. Ale się smooth rozeszły. Dobra. Chuj z czerwoną. Chociaż możliwe, że teraz nasza gorzka nas nie polubi. Nie będziemy mieli dziewczyny, Biblet Hump. Komu mam wytłumaczyć co tego owego? Ty, więcej tu ludzi chyba niż było, mam takie wrażenie. Komuś mam wytłumaczyć. Kurwa, zadowoleni. Gdzie mam iść? Komu? Kimbie? Nie, pewnie. Pewnie udało mi się uratować twoich przyjaciół, ale wystąpiły komplikacje. A prawie. Mieszkanie? Domek? A 200 kapsli? O! Kurwa, jak jej się spodnie świecą. Strasznie niewygodne muszą być takie spodnie. Tak dupsko. Obciskują. Czy w mieście są jacyś handlarze? To już pytałem. Dobra. Czy misja wykonana jest ogólnie? Na to wygląda. Możemy jeszcze pogadać z gorzką. Impact. Co tu można robić, gorzka? I wander around town to find chalk and makeup sometimes. Not like there's any place to buy stuff. Aha. Nie, nasza dziewczyna, Biblet Hump. I haven't slept in weeks. Hey, thanks again, man. Opowiedz mi o początkach dużego miasta. Whoa, that was a long time ago. I'm not sure when, but everyone who grows up in Lamplight ends up here. Not too many of us left. Okej. Okay. No dobra widzowie, to by było na tyle. Wydaje mi się, że nie za dużo mamy następnych misji, tak szczerze mówiąc, to jakbym miał strzelać, kurwa, fajny księżyc. A nie, nie było widać. Nie mieliśmy view na 360 w sumie, jak byliśmy w tym, chodzi mi, w kosmosie. Jak jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków, to słuchajcie, w poprzednich odcinkach udało nam się spotkać kosmity. Nie wiem, który ten to jest odcinek, pewnie nazywa się UFO albo coś takiego. A propos, więc no, to zastanawiałem się, czy widzieliśmy księżyc. Tym bardziej jak patrzę na ten księżyc, to mam giga turbo ochotę, żeby
Słuchajcie, obejrzeć sobie ten film, gdzie chłop właśnie podróżował w czasie i tamtego. Nie wiem, to stary dość film, ale zapamiętałem go bardzo dobrze graficznie. Też bym musiał zobaczyć, tak samo jak z tym Looperem. Niby stare filmy, a tak samo jak z Matrixem. Niby stare filmy, a warto obejrzenia. Zdecydowanie, oj, zdecydowanie ja fan nowych. Moi drodzy, tutaj kończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym. Ja byłem Czechu i przypominam wam tylko o łapce w górze, komentarzu oraz subie, o tym, że możecie wpaść w linki w opisie i możliwe, że widzimy się w następnym odcinku, ale już nie z Fallouta, więc nie wiem, zobaczymy jeszcze może ostatni odcinek, bo już nam się misy skończyły, takie fabularne. Czy można wszystko odkrywać od nowa, ale to nie wiem, czy jest jakiś sens. Znaczy od nowa, w sensie no patrzcie ile to jest tego, ale no... Niektóre nawet wyglądają fajnie nazwane, nie? Opuszczony Fort brzmi jak coś, co bym chciał odwiedzić. Akademia Roosevelta też brzmi jak coś, bym chciał odwiedzić, ale jest sens dygać takie kurcze kawał, żeby wejść do jakiegoś miejsca, do jakiegoś opuszczonego fortu, żebym musiał całą tą mapę przejść. I ostatecznie nie mieć tego nawet misji fabularnej. Przynajmniej nie powinienem mieć, możliwe, że gdzieś tam pewnie są, że się natkniesz i dostajesz misję i jest fabularna, natomiast to co poszukałem to i tak już zrobiłem, nie było to zaznaczone, jakieś to nie są misje główne, musiałem je odnaleźć i przy okazji włączyła się misja, więc możliwe, że widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już ostatni, albo ten jest ostatni, nie wiem, w każdym razie dziękuję i pamiętajcie, że widzimy się w następnym odcinku, czy z tej gry, czy z innej serii, zapraszam. I tyle w sumie. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia oraz miłej nocy. Cześć.